Hej, 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 w tym odcinku chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tym, jak sama w sobie Java działa. Możesz zwrócić uwagę, że napisaliśmy tutaj coś, tu jest napisane coś. Ja wiem akurat, co należy tutaj napisać, żeby to zadziałało, natomiast coś tam zostało napisane, i po napisaniu jakiegoś fragmentu kodu wcisnąłem tutaj play, i na ekranie zostało coś wydrukowane. Do tego zwróć uwagę, że tu pojawił się jakiś katalog. Jeżeli ja w tym momencie go usunę, czyli wcisnę delete i enter, i ponownie uruchomię ten program. IntelliJ chwilkę pomyśli, tu będzie napisane build, zwróć uwagę, że ten katalog out jest normalnie odtwarzany. W porządku, więc przejdźmy do tego, jak w ogóle Java działa, co tutaj się robi. Schodząc na taki bardzo można powiedzieć łopatologiczne, ale myślę, że to będzie złe słowo, na taki bardzo niski poziom. Oczywistym jest dla mnie, ale chcę to powiedzieć na głos, że programowanie to jest nic innego jak komunikowanie się z komputerem w języku, który on rozumie. Język, który on rozumie, będzie oznaczało w tym momencie, że piszemy jakiś zestaw słów, który jest zrozumiały dla komputera i który my wiemy, że trzeba napisać, po to, żeby komputer wykonał to, co my chcemy, żeby wykonał. I właśnie na tym polega znajomość języka programowania, tak samo jak znajomość języka francuskiego albo mandaloriańskiego, This is the way. że wiemy, co mamy komputerowi powiedzieć, żeby on wykonał to, co my od niego chcemy. I w tym celu, ucząc się języka programowania, uczymy się kolejnych komend i kolejnych mechanizmów. W tym momencie, w tym odcinku, ja bym chciał skupić się na bardzo podstawowych podstawach tego, jak działa sama w sobie Java, bo ona jest językiem dosyć ciekawym. Dlatego, że Java sama w sobie wyróżnia się tym, że ona teoretycznie może być uruchamiana, a właściwie program zrobiony w Javie, stworzony w Javie teoretycznie może być uruchomiony na każdym możliwym komputerze, na którym jest zainstalowana Java. Dlaczego w ogóle możliwe jest to, żeby to działało w ten sposób? W Javie wyróżniamy dwa rodzaje kodu. Można powiedzieć to w ten sposób, dlatego że będzie to kod źródłowy, czyli ten kod, który my będziemy pisać tutaj, a drugi rodzaj kodu to będzie bytecode. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma? Kod źródłowy to jest taki kod, który rozumiemy my, programiści. Ten kod następnie jest przerabiany do bytecode'u, czyli do kodu, który rozumie JVM, czyli Java Virtual Machine, czyli maszyna wirtualna Javy, czyli taka warstwa abstrakcji na naszym systemie operacyjnym, albo inaczej można powiedzieć taki program w naszym systemie operacyjnym, który będzie wstawnie program Javowy uruchomić. I teraz cała zabawa polega na tym w sposobie działania Javy, że jeżeli my raz program skompilujemy, czyli przetworzymy go z tego kodu źródłowego tutaj do bytecode'u, to ten bytecode możemy uruchomić na każdym systemie operacyjnym, na którym jest zainstalowany. Maszyna wirtualna Java, czyli ta taka warstwa abstrakcji, która jest w stanie te programy Java'owe uruchamiać. I dlatego właśnie się mówi, że Java jest interoperacyjną systemą wszechstronną. To znaczy, że może być uruchamiana na różnych systemach operacyjnych. Aha. Jeżeli tylko zainstalujemy tam maszynę wirtualną Java, to ta maszyna będzie w stanie programy Javaowe odtwarzać pod warunkiem, że one są skompilowane. No i właśnie do tej kompilacji ja bym chciał przejść. Okay, let's go. Jeżeli spojrzymy na grafikę, która tutaj jest w tym momencie przedstawiona, to w skrócie Java działa w ten sposób. Mamy edytor tekstu, w którym piszemy sobie kod, który został przed chwilą przedstawiony. Taki kod następnie w postaci source code'u, czyli pliki gwiazdka.java, gwiazdka to jest dowolna nazwa, mamy taki plik z rozszerzeniem .java. Możesz zwrócić uwagę, jeżeli ja teraz tutaj kliknąłbym prawym przyciskiem myszy open in i wybrał explorer, to pokaże nam się na ekranie, oczywiście u mnie się pokaże na drugim ekranie, wiadomo, pokaże nam się plik, które będzie miało rozszerzenie .java. I pliki z rozszerzeniem .java to są pliki źródłowe. Następnie, wykorzystując kompilator Javy, instalujemy go razem z zestawem narzędzi, które są nam potrzebne do tego, żeby w ogóle w Java móc pisać. My to zainstalowaliśmy z poziomu IntelliJa. To był ten moment, kiedy tam wybieraliśmy sobie setup SDK, czyli Software Development Kit, zestaw narzędzi potrzebnych dla programisty Javy. Dzięki temu zainstalowaliśmy kompilator, który jest w stanie takie pliki zamienić na takie pliki, czyli z plików gwiazdka.java kompilator zamienia te pliki źródłowe source code na bytecode, czyli na pliki gwiazdka.class. I te pliki gwiazdka.class, czyli pliki z jakąś tam nazwą i z rozszerzeniem .class, one mogą być zrozumiane przez maszynę wirtualną Java, czyli przez takie środowisko uruchomieniowe, czyli przez taki program, który jest w stanie te pliki wziąć Uruchomić i dzięki temu mamy rezultat, czyli to, co ten program ma robić. Inaczej mówiąc, ten program jest uruchamiany przy wykorzystaniu tej maszyny wirtualnej Java i ten program działa. To wszystko jest rozbite na kroki. Natomiast to co my zrobiliśmy tutaj w IntelliJu, to po prostu wcisnęliśmy play. Dlaczego? Bo IntelliJ nam upraszcza rzeczy i upraszcza życie. To znaczy on te wszystkie kroki zwinął do jednego i uruchomił to wszystko po prostu, zrobił to wszystko po wciśnięciu przycisku play. Mówiłem o tych plikach .class. Możesz zwrócić uwagę, że jeżeli wejdziemy sobie teraz do out i tutaj klikniesz prawym przyciskiem myszy, Klikniesz Open in Explorer, to pojawi się taki katalog, w którym możesz zwrócić uwagę, pojawia się plik example_project.class i ten plik ma właśnie rozszerzenie. .class, Jeżeli go teraz otworzysz, to tam nic nie będzie dało się zrozumieć, bo to ma rozumieć JVM, czyli maszyna wirtualna Java, czyli to coś, co tą Java uruchamia. Nie my mamy to rozumieć, tylko to coś, co tą Java uruchamia. I w skrócie tak właśnie działa sama Java, że ona kompiluje ten kod źródłowy, ten kod, który jest widoczny tutaj do kodu bajtowego i ten kod bajtowy, czyli bytecode, jest w stanie być uruchomiony, w sensie ten kod może być uruchomiony przez maszynę wirtualną Java. a IntelliJ to wszystko zrobił za nas w tym momencie, gdy kliknęliśmy sobie play. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję Javy, to warto też jest wspomnieć o czymś, co na pierwszy rzut oka może być dosyć przerażające. Możesz zwrócić uwagę, że ja musiałem dosyć dużo kodu napisać, żeby ten program w ogóle uruchomić. To jest kwestia charakterystyczna dla Java i nie jest to też dodam tutaj jedyny możliwy sposób na to, żeby program w Java uruchomić, ale można powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej podstawowych sposobów na to, żeby program w Java w ogóle uruchomić. To znaczy, musi się pojawić coś takiego jak class. Potem musi pojawić się coś takiego jak ta nazwa, która musi być zgodna z nazwą pliku tutaj. Potem musi się pojawić taki fragment i dopiero w obrębie od tych nawiasów klamrowych możemy pisać faktyczne ciało naszego programu. To już jest cecha charakterystyczna dla Java i tutaj są pokazane tak naprawdę dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja to jest koncepcja klasy, druga koncepcja to jest koncepcja metody. My troszeczkę w ramach Java w pigułce przejdziemy sobie przez te koncepcje ja w tym momencie chciałbym je wyjaśnić bardzo pobieżnie. One, będziemy do nich wracać później. Bardzo pobieżnie to znaczy, klasa, Programowaniu w ogóle, to jest w pewnym sensie taki schemat, który służy nam do opisu świata. Dlatego, że my, pisząc kod, musimy komputerowi powiedzieć, co on ma zrobić, czyli inaczej mówiąc, musimy komputerowi opisać świat, który chcemy, żeby został odtworzony w tej przestrzeni abstrakcyjnej, w tej przestrzeni komputera, żeby opisać komputerowi, w jaki sposób wygląda świat, który my chcemy tam stworzyć, to musimy posłużyć się tymi szablonami, bo tak to należy rozumieć. Klasa jest pewnego rodzaju szablonem. Dzięki wykorzystaniu tych szablonów, tych schematów, możemy opisać komputerowi wygląd świata. W takim schemacie wyobraź sobie, że zamiast klasy example project, napisalibyśmy w tym momencie klasę kot. Kot ma to do siebie, kot czyli cat, kotek, kotuś. Miał miał. Kot ma to do siebie. Że ma pewne cechy, tak samo jak wszystkie inne rzeczy, które widzisz, które cię w tym momencie otaczają. Te rzeczy mają pewne cechy: mają wysokość, mają szerokość, mają kolor, mają materiał, z jakich są zbudowane, stworzone i tak samo kot. Kot ma sierść, kot ma swoje wymiary: ma długość, szerokość, wysokość, ma długość ogona, ma ilość nóg, ma kolor oczu, yy, ma uszy, ma nos i tak dalej. To wszystko opisuje się w programowaniu w klasie. I właśnie w Javie jest ten, ta koncepcja klasy stosowana, to się opisuje w klasie. W klasie opisuje się otaczający nasz świat. I taki kod ma swoje cechy, które właśnie zostały wymienione, czyli długość, szerokość, wysokość, kolor oczu, wszystko, co tylko nam przyjdzie do głowy. Przy wykorzystaniu takiej klasy można opisać, do tego sobie przejdziemy później. Czyli taka klasa jest w stanie nam opisać cechy tego, co my chcemy zamodelować, co chcemy odtworzyć z naszego świata rzeczywistego. Oprócz tych cech... Można wyróżnić też coś takiego jak zachowania. Dlatego, że kot może pić mleko, kot może miałczeć, kot może chodzić, kot może skakać, kot może biegać, kot może chodzić tyłem, kot może chodzić bokiem, może spać, może leżeć. To wszystko to są pewne zachowania kota. I to jest druga rzecz, którą będziemy wykorzystywali przy opisywaniu świata. Oprócz cech danego obiektu, celowo wprowadziłem tutaj to stwierdzenie obiektu, możemy wyróżnić zachowania. I te zachowania będą tutaj nazywane metodami. I main jest właśnie metodą. Main, dlatego że tutaj to zostało tak napisane. Main jest natomiast metodą charakterystyczną, dlatego że, żeby sam main został w ogóle uznany przez Java jako ten main, co trzeba, to on tutaj musi mieć napisane public, static, void, main. Tutaj musi być string, tutaj muszą być dwa nawiasy kwadratowe, to musi być args I dopiero w środku takiego maina my możemy zacząć pisać nasz program. Bo tak zostało to wymyślone, tak zostało to skonstruowane przez twórców Java. I trzeba pamiętać, że main jest metodą, czyli tym takim zachowaniem charakterystycznym dla naszego schematu, dla naszej klasy. Example problem. Project. Żeby takiego maina stworzyć, trzeba napisać to, co teraz jest widoczne. Ja tylko podpowiem, że w IntelliJ'u można to zrobić troszeczkę szybciej, bo zamiast pisać cały main, ja, main, ja mogę tutaj napisać main, wcisnąć Enter i IntelliJ mi podpowie całą składnię, albo zamiast tego mogę napisać psvm, Skrót od public, public Static Void Main i tak samo IntelliJ nam stworzy w tym momencie tę metodę Main. Na ten moment ważne dla nas jest to, żeby zapamiętać, że to jest potrzebne po to, żeby program w Java uruchomić. Jeżeli chodzi o konkretne słówka, które tutaj się pojawiają, nie będziemy w tym momencie zagłębiać się w ich wyjaśnianie, dlatego że za niektórymi z nich stoją koncepcje, które trzeba by było tłumaczyć, no troszeczkę, powiedzmy sobie w ten sposób, czasem nawet parę godzin można się zacząć rozwodzić na temat niektórych koncepcji, które stoją za danym słówkiem, dlatego nie będziemy nad tym się skupiać. Powiedziałem, że będziemy rozmawiać o podstawach podstaw i na początek podstaw podstaw potrzebna nam jest metoda main, czyli taki punkt rozpoczynający nasz program, punkt, od którego nasz program w ogóle się zacznie. Czyli powtarzając, będziemy mieli klasy, czyli takie schematy opisujące nasz świat, które to klasy będą miały swoje atrybuty, swoje pola, można powiedzieć, tak się jeszcze będzie, będzie to się tutaj nazywało polami, atrybutami albo właściwościami, Czyli długość kota, szerokość kota, wysokość kota, i tak dalej. I do tego klasy będą miały metody, czyli zachowania, które będą opisywały zachowania obiektów, które mogą zostać stworzone na podstawie danego schematu. Klasa jest schematem. I jeżeli chodzi o to stworzenie obiektu na podstawie schematu, to tutaj porównam to do projektu domu. Mając jeden projekt domu, można stworzyć 10 identycznych domów. Na podstawie klasy, która jest schematem, która jest projektem, klasa mówi nam o tym, jakie zachowania i jakie cechy może mieć dany obiekt. Na podstawie klasy jesteśmy w stanie stworzyć obiekt, czyli na podstawie projektu domu możemy stworzyć 10 domów, które będą się cechowały wysokością, szerokością i czymś tam. I tak samo będzie to działało w programowaniu. Jeżeli stworzymy klasę kot i opiszemy, że kot może mieć wysokość, szerokość, długość, długość ogona, sierść, kolor oczu i tak dalej, to możemy stworzyć na podstawie takiego schematu 15 kotów i każdy w pewnym sensie może być inny, bo może mieć inną długość, inną szerokość, inną wysokość, ale wiadomo, że kot w ogóle musi mieć długość, wysokość i szerokość. Do tego wszystkiego przyjdziemy sobie później. Natomiast my na początek napisaliśmy sobie tutaj system.out.printline. Tutaj w środku wpisaliśmy sobie hello world, średnik, wykrzyknik, średnik tutaj musi być na końcu. Generalnie Java jest takim językiem programowania, że często na koniec linijek będzie pojawiał się średnik, ale na to zaczniesz zwracać uwagę w trakcie pisania, ja nie będę podawał jakichś konkretnych zasad, kiedy ten średnik powinien się pojawić, bo to się uczy na wyczucie. W międzyczasie. Jeżeli chodzi o same podstawy działania tego języka, bardzo mi, bardzo mi zależało na tym, żeby powiedzieć o tych dwóch głównych koncepcjach, czyli klasach i metodach, bo wokół tego będziemy cały czas się obracać. W kolejnych materiałach będziemy przechodzić do tego, co w ogóle można napisać w obrębie tych nawiasów klamrowych. Także słyszymy się w następnych odcinkach. Dzięki. Hej, 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 hej.